Już po raz ósmy zapraszamy do udziału w biegu dla transplantacji organizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski i Ogólnopolskie Stowarzyszenie NERKA. Spotykamy się 4 czerwca na stadionie sportowym przy ulicy Wyspiańskiego 58. Limit uczestników jak zwykle 300 osób. Już mamy zapisanych ponad 100 zawodników, więc czekamy na jeszcze, a zapisy są tylko do 22 maja, więc bardzo proszę, należy się pospieszyć. Ale jest też hybrydowa formuła naszego biegu, to pokłosie co prawda pandemii, ale takie pozytywne, ponieważ sprawdziła nam się ta formuła, że mamy też biegaczy, którzy nie są zawodowcami, są osoby, które chcą pomagać, a chcą tę trasę pokonać, więc od 29 maja do 2 czerwca mogą tę trasę pokonać sami. Muszą tylko podesłać później screen pokonania trasy do nas, do organizatora i wówczas są zakwalifikowani jako uczestnicy biegu i otrzymują pakiet postartowy, a wszyscy zawodnicy, którzy będą startować z biegu głównego, czyli 4 czerwca, otrzymują oczywiście pakiet startowy. W tym pakiecie w tym roku kolejna koszulka, kolejny kolor do kolekcji. W tym roku jest fioletowa z pomarańczowym nadrukiem, więc serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy kolekcjonują nie tylko wszystkie koszulki, ale chcą pomóc dzieciom, bo przede wszystkim idea naszego biegu jest najważniejsza, tak? Chodzi o transplantację, chodzi o to, żebyśmy nie zabierali naszych narządów do grobu, tylko pomagali tym, którzy tego naprawdę potrzebują. Po naszej śmierci nie ma to dla nas już znaczenia, a tak naprawdę trzeba uświadomić ludziom, jak ważne to jest dla innych, dla tych, których mogą one uratować po prostu życie. Działamy i zbieramy pieniądze dla Ani i Martyny, dla 2 podopiecznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia NERKA. Dziewczyny są po przeszczepach nerek, potrzebują oczywiście pieniędzy na dalsze leczenie, więc co roku je wspieramy. Dziewczyny są już nastolatkami i wiedzą, że zawsze w okolicach czerwca ten bieg jest poświęcony właśnie im.